Jeżeli podoba Ci się to, co robimy na kanale Biblioversytet, możesz wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite. Link do platformy znajdziesz w pierwszym komentarzu. Cieszę się, że mogę wrócić do Gorzowa, bo ja tu byłem w sumie nie tak dawno, to było jakieś 3-4 lata temu, tak myślę. Mówię nie tak dawno, bo na wiosnę byłem w Krakowie i uświadomiłem sobie, że byłem w Krakowie po raz pierwszy od lat 90. Też wstyd się przyznać, ale tak się złożyło. Po prostu nikt mnie nie zapraszał i nie było jak. Taka sytuacja. Natomiast tu cieszę się, że zaprosiliście mnie znowu i mogę być waszym gościem. Takie rzeczywiście, jak Tomasz przedstawił, dwa zupełnie różne tematy, mało powiązane ze sobą, chociaż wszystko, co biblijne, jest powiązane ze sobą. Ale myślę, że to będzie takie ciekawe uzupełnienie jakby dwóch różnych zjawisk w chrześcijaństwie. Jako, że ja staram się na wszystkie rzeczy patrzeć z perspektywy historycznej, bo ona nam zawsze pomaga, to tutaj też będę się starał, żebyśmy się zastanowili właśnie nad tym, jak to w chrześcijaństwie się dzieje, że ono jest takie zróżnicowane. To nie jest specjalnie odkrywcza myśl, bo to rzeczywiście na różne sposoby można patrzeć, że chrześcijaństwo się od siebie różni. Na różne sposoby, bo mamy od zarania chrześcijaństwa, jeszcze w czasach Nowego Testamentu, to był ten świat judeochrześcijański i etnochrześcijański, dawniej mówiliśmy poganochrześcijański. Z drugiej strony mamy do dzisiaj dwa nurty w sensie takiego podziału na chrześcijaństwo legalistyczne i wolnościowe, prawo i łaska. Mamy rywalizację właśnie emocjonalizmu z racjonalizmem, to o czym już było powiedziane, gdzie z jednej strony duch jakiś taki wolności emocjonalnej, a z drugiej strony rozum, głowa wpływają na nasze myślenie. I o czym to świadczy? No, świadczy to o tym, że Kościół nie powinien być nigdy wtłaczany w jedną formę i w związku z tym, że mamy różnych ludzi z różnymi swoimi historiami i różnymi podejściami do życia, to dobrze, jak chrześcijaństwo jest zróżnicowane. Musi być miejsce i dla jednych, i dla drugich. I dla tych, którzy lubią poczuć coś, i dla tych, którzy lubią wszystko analizować rozumowo, jeśli chodzi o tę akurat dziedzinę. Więc ważną rzeczą jest też, która nam trochę tłumaczy te różne zjawiska, z którymi się stykamy do dzisiaj, ważne jest zwrócenie uwagi na to, że każda akcja wywołuje reakcję. I to, że w Kościele mamy właśnie pewne zróżnicowanie, pewne prądy, pewne akcje, to jest efektem tego, że coś gdzieś się podziało i w związku z tym ktoś na to zareagował w taki czy inny sposób. I dlatego, kiedy gdzieś mamy taką tendencję pójścia w jakąś skrajność w jedną stronę, to się zaraz pojawi skrajność w drugą stronę. I bądźmy spokojni, że jakbyśmy chcieli być kościołem bardzo emocjonalnym, to zaraz się pojawią ludzie, którym nie będzie to odpowiadało i stworzą taki nurt bardzo, bardzo racjonalny, bardzo myślący, umysłowy, kładący na to nacisk. I odwrotnie. Jeśli ktoś będzie chciał w jedną stronę, tą przeciwną, to ktoś drugi będzie chciał odwrotnie. Więc to jest taka idea, która mówi o tym, że Kościół nie lubi skrajności. I oczywiście nie chodzi o to, że wszystko jest dobre i możemy tam powrzucać wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy, ale nie warto właśnie się takimi skrajnościami kierować, żeby Kościół nie był taki strasznie jednostronny. I też nawet patrząc z punktu widzenia jednego zboru, to dobrze jest, jak są tam ludzie, którzy coś przeżywają bardzo uczuciowo. No i są też ci, którzy trzeźwo myślą i analizują wszystko właśnie w taki sposób rozumowy. I oni muszą się jakoś ze sobą porozumieć, oni muszą się ze sobą dogadywać, bo jeśli jedni będą chcieli zdominować drugich, to nic dobrego z tego nie wyniknie zwyczajnie. I tego uczy nas historia. Zacznę od takiego tekstu, który jest trochę zaskakujący, bo wydaje się, że on właśnie reprezentuje jeden punkt widzenia. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, zaraz na początku, w pierwszym rozdziale, takie słowa.
Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I z jednej strony, jak popatrzymy sobie na te słowa, to wydaje się, że Paweł tutaj reprezentuje takie stanowisko właśnie antyintelektualne, odrzucając wszelkie wpływy rozumowe. Ale zaraz wyjaśnię, dlaczego to tak brzmi, dlaczego to tak wygląda. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która się znajduje w tym tekście, bardzo, bardzo istotną i nawiązującą do tego, od czego zacząłem. Otóż w 22 wersecie czytamy, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Czy z jednej strony mamy taką tendencję idącą w kierunku właśnie czegoś takiego nadnaturalnego, bardziej emocjonalnego, z drugiej strony w stronę tego mądrościowego, a Paweł mówi, a my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Więc to jakby pokazuje nam, że nie tędy droga, ani ta, tylko ta droga, która jest drogą Chrystusa, która zawiera w sobie tak naprawdę oba te elementy, ale wyważone i dopełniające się, a nie rywalizujące ze sobą. I to jest bardzo ważne dla nas, bardzo ważna taka uwaga, w ogóle uniwersalna dla życia Kościoła, że nie powinniśmy rywalizować pod żadnym pozorem, na żadnej płaszczyźnie i iść drogą Chrystusa. Chrystus idzie środkiem, jakby po bokach ma te skrajności, które niekoniecznie mu się podobają. I to jest ten nasz wyróżnik, to jest to, na co powinniśmy zwracać uwagę. Co jest Chrystusowe, co jest Boże. Nie to, co nam się podoba z takiego czy innego względu, ale to, co jest właśnie tą Jego drogą. I teraz wracając do tego, dlaczego Paweł tak to sformułował. No więc, tak jak powiedziałem, to jest zawsze akcja, która wywołuje reakcję. Czyli Paweł styka się z sytuacją, gdzie z jednej strony ma Greków, którzy się podśmiewują z tego chrześcijaństwa, mówiąc, że takie głupie jest, że tam prości ludzie i co oni mogą nam zaoferować. Z drugiej strony Żydzi mówią, też tutaj nie ma nic takiego, co by nas pociągało. I tak naprawdę Kościół apostolski, ten Kościół od samego początku był społecznością ludzi głównie prostych, często ubogich. Więc siłą rzeczy Paweł do nich kieruje te słowa, jakby nie dyskredytując ich, nie mówiąc, no szkoda, że jesteście tacy, bo wolałbym mieć do czynienia z takimi, z którymi mógłbym pogadać na moim poziomie. Paweł na to nie patrzy w ogóle w ten sposób i dla niego to absolutnie nie jest żaden problem. Natomiast rzeczywiście jest to wyróżnik tego wczesnego Kościoła. Natomiast z czasem Kościół zaczyna się zmieniać, napływa do niego więcej ludzi dobrze wykształconych, dobrze sytuowanych, jakby należących do jakiejś elity społecznej, więc ci ludzie mają inne potrzeby, inny punkt widzenia, inny smak, inne oczekiwania. I to jest takie zjawisko, które w Kościele następuje nie z dnia na dzień, nie z roku na rok, ale powoli zaczyna dawać o sobie znać, więc pojawiają się potrzeby pewnych zmian. Już Kościół nie jest taki prosty całkiem, już on jest taki bardziej robi się taki wysublimowany, myślący, szukający takich bardziej zawiłości teologicznych i tak dalej.
Z drugiej strony też Kościół obrasta w liturgię, to ta oprawa nabożeństw staje się taka bardziej skomplikowana, już nie jest taka prosta i naturalna. Więc to jest naturalna kolej rzeczy, można powiedzieć. Kościół się zmienił w sensie jego składu, więc zmienił się też w tym znaczeniu jego takiej oprawy zewnętrznej. I to jest jeden powód tej zmiany, że się zmienili ludzie w Kościele, chociaż ciągle tych prostych jest więcej, tak naprawdę. Ale to ci elitarni chrześcijanie jednak zaczynają odgrywać rolę taką narzucającą. Zobaczcie, że tak jest do dzisiaj. W społeczeństwie jest tak do dzisiaj, że większość społeczeństwa to są ludzie zwyczajni, prości. Ta elita jakaś tam, taka czy inna, to jest jakiś taki cieniuteńka warstewka na samym wierzchu, a jednak to ta elita narzuca nam to, jak mamy myśleć, jak mamy się zachowywać, jak mamy postępować i tak dalej, dopasowując nas do siebie. I wtedy podobnie było. Tych elitarnych chrześcijan było nie tak dużo, ale oni jednak przez to, że mieli wpływy, to narzucali pewien obraz Kościoła, w jakim miał on iść kierunku. Z drugiej strony też, jak w Kościele pojawiły się pewne elity nauczające, znaczy Kościół dopracował się pewnej elity wśród tych, którzy nauczali rzeczywiście, no to oni też, ich zainteresowania szły w innym kierunku. I z drugiej strony, to zawsze, tak jak powiedziałem, akcja wywołuje reakcję. Mamy takie ciekawe zjawisko na przestrzeni wszystkich wieków chrześcijaństwa, że zawsze jak gdzieś Kościół zaczyna w jedną stronę zbaczać, to pojawią się ludzie, którzy ciągną za lejce w tą drugą stronę. I tutaj mamy taką sytuację w Kościele, która się powtarza wielokrotnie na przestrzeni wieków, że zawsze walczą ze sobą te dwie tendencje. W tym przypadku właśnie tendencja takiego Kościoła wysokiego, nazwijmy to, jak to się czasem określa, Kościół wysoki, czyli Kościół taki o rozbudowanej liturgii, o takim pewnym bogactwie wystroju i takim wyniesieniu też nauki na taki bardziej wyniesiony, taki bardziej podniesiony poziom. A z drugiej strony tendencja do tego, żeby Kościół pozostał taki prosty, żywy, energiczny, właśnie, który w ogóle nie ogląda się na tamte kwestie. I w praktyce wygląda to tak, że ci pierwsi tworzą ten Kościół taki, żeby on był coraz bardziej taki och, a z drugiej strony gdzieś tam w pewnym momencie pojawia się niezgoda na to i ludzie mówią, a my chcemy, żeby to był taki Kościół nasz, żeby to był taki Kościół szczery, prawdziwy, energiczny, zaangażowany w takie prawdziwe życie z Bogiem. I gdzieś tam z tego Kościoła, który zaczyna obudowywać się w taką strukturę, bogactwo i jakąś taką pewną szacowność, wyłoni się grupa tych, którzy znowu chcą tworzyć ten Kościół jak w czasach apostolskich. I to się powtarza. Później ten Kościół, który się wyłonił, właśnie taki energiczny, nazwijmy bardziej radykalny i prostszy, on z czasem też się dorobi swojej elity, która chce już nie takiej prostoty, ale czegoś bardziej takiego zaawansowanego, bardziej przypominającego właśnie tamte kościoły, od których oni się już oddzielili dawno temu, i ten Kościół znów zaczyna przypominać powoli tamten. I po jakimś czasie wyłoni się z niego grupa takich rewolucjonistów, nazwijmy to, którzy mówią, no nie, musimy wrócić do początków. I znowu się odłączą i znowu tworzą ten energiczny Kościół takich radykałów, którzy mówią, no nie, liczy się to, co jest między nami a Bogiem, a nie tam to wszystko, co sobie zbudowaliśmy na przestrzeni wieków i pokoleń. Więc taka następuje ciągła ewolucja Kościoła i to widać. I czasem są pewne ruchy, które lepiej sobie z tym radzą, to znaczy nie zamieniają się tak szybko w te skostniałe kościoły i są takie, które dosyć szybko jednak po tej chwalebnej erze takiej rewolucyjności jednak pociąga ich tamto. Taka szacowność. To jest ciekawe zjawisko w ogóle, jak się prześledzi to chrześcijaństwo, bo już nie sięgając bardzo daleko wstecz, ale,
Ale jak sobie popatrzymy, przynajmniej od czasów reformacji, na to chrześcijaństwo protestanckie, no to te kościoły, które powstały w wyniku reformacji, po jakimś czasie one same potrzebowały reformacji. Później te, które wynikły z tej tak zwanej drugiej reformacji, czasem się używa takiego określenia, one też potrzebują reformacji. Pojawili się w XVII wieku baptyści, którzy gdzieś po jakimś czasie znów potrzebowali też takiego odnowienia wewnętrznego. I tak to działa. Dlatego to jest takie ważne, żeby Kościół był cały czas gotowy do takiego patrzenia na siebie krytycznie. Czy my jesteśmy na dobrej drodze? Czy my jesteśmy w dobrym miejscu? Czy robimy to, co do nas należy? Czy gdzieś tam nie spodobało nam się coś, co nie jest jakby naszą cechą? Z drugiej strony też warto zwrócić uwagę, że no są rzeczy, o które warto walczyć i są rzeczy, które niekoniecznie są aż tak ważne, żeby o nie kruszyć kopię, bo to już jest taka kwestia do własnego ustalenia, czy tam to, że ten, kto stoi naprzedzie, jest pastorem czy jakimś prowadzącym, czy on będzie tak wyglądał, czy inaczej, czy jakieś założy szaty, czy nie założy. Czy to jest ważne, czy nie jest, trzeba to samemu sobie już rozstrzygnąć. Ja nie chcę tego tutaj rozstrzygać z tego miejsca. I to jest ta jakby jedna kwestia, więc tutaj mamy takie zjawisko właśnie, jak wspomniałem, że te kościoły reformacji gdzieś tam w pewnym momencie też popadły w takie swoiste skostnienie teologiczne. I oczywiście to jest inna historia. To nie jest tak, że one stały się tym kościołem, którym był Kościół przed reformacją, bo to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam zatraciły tą swoją żywotność, to swoje takie życie wewnętrzne, to życie w sensie tej energii wewnętrznej. I dlatego, jak sobie popatrzymy akurat na to zjawisko, to ciekawą rzeczą jest to, że w łonie niemieckiego kościoła luterańskiego w XVII wieku pojawia się taki ruch odnowy właśnie, który nazywamy pietyzmem. Czyli właśnie w związku z tym, że ten luteranizm stał się taki bardzo taki suchy. Luteranie, którzy ciągle musieli walczyć, znaczy nie musieli, ale sobie przyjęli taką trochę zasadę, że z jednej strony walczą z kościołem katolickim, z drugiej strony walczą z kościołem reformowanym, i oni ciągle jakoś tak muszą pilnować, żeby ta doktryna była właściwa. No i nabrali właśnie takiej sztywności dogmatycznej. Tak duży nacisk kładziono na to, żeby ludzie wierzyli we właściwy sposób, to mniej zwracano uwagi na to, jak oni żyją w ogóle. Czy ich życie odzwierciedla tego ducha Ewangelii tak naprawdę. I w samym nabożeństwie te kościoły stały się takie mocno jałowe, bo to kazanie było bardziej takim wykładem teologicznym niż zwiastowaniem żywego słowa. I trzeba było bardzo mocno, czy takie było wewnętrzne ciśnienie jakby w tym kościele, żeby afiszować się wręcz pewną naukowością, że ten pastor wychodzący za kazalnicę, on musi przedstawić taki wykład teologiczny na wysokim poziomie z dużą ilością trudnych słów i wtedy to będzie dobre. No i pojawił się, jak to właśnie powiedziałem, że zawsze się pojawią w takiej sytuacji ludzie, którzy nie będą akceptowali takiej drogi. Pojawił się człowiek, który się nazywał Filip Jakob Spener i on opublikował w 1675 roku takie dziełko nazwane Pia Desideria, czyli Święte Pragnienia. I on tam zawarł właśnie te wszystkie swoje pragnienia dokładnie dotyczące tego, że Kościół musi znowu być Kościołem żywym. Kościołem, w którym przeżywa się wiarę w Boga, a nie jedynie ją analizuje. Więc tam zbudował cały szereg, pokazał cały szereg zasad,
które trzeba wprowadzić w Kościele na nowo i żeby ten Kościół odzyskał tą prawdziwą wiarę, taką energię duchową jednocześnie. Więc doszło do takiego ruchu wewnątrz Kościoła luterańskiego i w zasadzie do dzisiaj luteranizm niemiecki i nie tylko niemiecki składa się z takich dwóch nurtów, z tego nurtu zasadniczego, takiego właśnie wysokokościelnego. Wysokokościelne określenie to jest takie, które mówi o Kościele, który buduje pewne zasady, liturgii, wszystko jest takie uporządkowane i wszystko jest takie na wysokim poziomie. Ale nie duchowym, tylko takim zewnętrznym. Więc Kościół luterański do dzisiaj funkcjonuje w takich dwóch nurtach, właśnie tym wysokokościelnym i pietystycznym, czyli tym takim prostym, pełnym takiej gorącej wiary tych ludzi, którzy rzeczywiście chcą czytać Biblię i wprowadzać w życie to, co ona mówi. Nawet jeśli to jest kosztem jakiejś tam formy i jakiegoś tam poziomu intelektualnego. Więc tak to sobie funkcjonuje. I nawet dzisiaj w Polsce, jak patrzymy na Kościół luterański, to on jest taki na północy przede wszystkim, północ i środek Polski, tam gdzie te kościoły jeszcze są, to one są w większości takie bardziej formalne, a Śląsk Cieszyński to jest takie zagłębie tego właśnie pietyzmu z dawnych czasów, gdzie tam sporo jeszcze takiego jeszcze jest, takiego ducha życia. Anglosaskim odpowiednikiem pietyzmu był, tu nie ma dobrego słowa, rewiwalizm, to jest taka kalka językowa z angielskiego, to jest taki duch przebudzeniowy. W XVIII wieku pojawiły się przebudzenia w kościele w Anglii, Wielkiej Brytanii już i w koloniach angielskich, później w Stanach Zjednoczonych. I one też nadały takiego ducha odnowy tym kościołom, które też gdzieś tam zaczęły robić się takie bardzo, bardzo skostniałe. I teraz, więc mówię o tym jako o sytuacji, która pokazuje, że jeśli kościół kostnieje, to gdzieś tam zawsze się pojawią ruchy, gdzieś tam Bóg zawsze wzbudzi ludzi, którzy powiedzą, że no nie, musimy wrócić do tego, co było żywe. Natomiast ciekawym zjawiskiem jest to, że pojawi się też taki ruch w późniejszym okresie od XVIII wieku w obrębie protestantyzmu głównie tak naprawdę. Pojawił się taki ruch zwany liberalizmem teologicznym. Coś, co do dzisiaj tak mocno jakby nam porządkuje, powiedzmy, scenę chrześcijańską. Mówimy, to jest liberalne, to jest konserwatywne. Domyślę, konserwatywne to dobre, biblijne, liberalne to, które poszło gdzieś tam, zboczyło i odjechało. I teraz właśnie chciałbym trochę powiedzieć o tym liberalizmie i tym, co z tego liberalizmu wynikło, jaki to wywarło wpływ na chrześcijaństwo dobry i niedobry. Więc liberalizm też jest po części odpowiedzią na tę ortodoksję protestancką, czyli to skostnienie. W związku z tym, że ten protestantyzm niemiecki w ciągu XVII i XVIII wieku stał się taki strasznie sformalizowany, że tam trudno się doszukać jakiegoś życia, takiego Bożego życia. To i bardzo taki skupiony na rozumowej analizie. No bo to trochę wyszło, trochę to poszło w tą stronę, że jak ta reformacja powiedziała, wracamy do Pisma, do Biblii, to niektórzy to zrozumieli w taki sposób, że musimy tę Biblię tak analizować, na wszystkie strony przenicować i tutaj bardzo rozumowo poddać to takiej właśnie analizie. Więc liberalizm powstał na tle takiego konfliktu pomiędzy właśnie tą ortodoksją protestancką a pietyzmem, czyli właśnie tym uczuciowym bardzo, takim przeżywanym chrześcijaństwem, ale często też antyintelektualnym, czyli odrzucającym w ogóle podkreślanie rozumu, wykształcenia, bo tam liczyło się przede wszystkim uczucie i przeżycie. I teologowie liberalni byli przekonani, że razem z oświeceniem kultura dokonała w XVIII wieku takiego dużego postępu, że chrześcijaństwo nie nadąża za tym postępem. Jeśli chrześcijaństwo nie dopasuje się do wymogów współczesnej kultury, to zniknie.
Założenie jest z gruntu pozbawione sensu, bo chrześcijaństwo oni mierzyli swoją miarą. To znaczy myśleli tak, ci wykształceni teologowie myśleli tak, jeśli to chrześcijaństwo dalej będzie takie proste i niedostosowane do wymogów współczesnego świata, współczesnej kultury, to nasze chrześcijaństwo, to my nie będziemy chcieli dłużej się w to bawić. Więc musimy to chrześcijaństwo dopasować. Ale nie brali pod uwagę jednej rzeczy, że oni stanowią może 2% tego chrześcijaństwa, a całą resztę stanowią zwykli ludzie, którym to kompletnie nie przeszkadza. I kompletnie nie przejmują się ideami oświecenia. Więc oni stworzyli tę teologię liberalną w zasadzie dla siebie, mówiąc, że Kościół tego potrzebuje, bo chrześcijaństwo zniknie. Chrześcijaństwo by nie znikło z wielu powodów. Tak na marginesie, jeden z twórców, może nie akurat teologii liberalnej, ale oświecenia, francuski filozof Voltaire, żyjący w XVIII wieku, powiedział, że za 100 lat już nikt nie będzie czytał Biblii, w ogóle chrześcijaństwa już nie będzie. Więc chrześcijaństwo ma się całkiem dobrze. A ironia losu, a właściwie takie Boże trochę działanie ironiczne polega na tym, że w domu, w którym urodził się Voltaire, później swoją siedzibę miało francuskie towarzystwo biblijne. Taka sytuacja. Ale wracając do tego liberalizmu, to właśnie... Pojawiła się ta teologia liberalna, która mówi, musimy dopasować chrześcijaństwo do tego, czego oczekuje od nas współczesna nauka i współczesna kultura. Czyli wyrzucamy stamtąd wszystko to, co się nie da naukowo poprzeć. Czyli te wszystkie cuda, które są nienaukowe, bo w świetle XVIII-wiecznej nauki nie mogą być naukowe, bo jak to możliwe, żeby tam, nie wiem, Jezus chodził po wodzie, albo rozmnażał chleb, albo uzdrawiał, jest nienaukowe, wyrzucamy to. Więc chrześcijaństwo zostawiamy w chrześcijaństwie tylko to, co się da naukowo dowieść, uprawomocnić i powiedzieć tylko to. No więc tak naprawdę nie chodzi o to, że niewiele zostało, bo jeszcze zostało całkiem sporo, ale z chrześcijaństwa wycięto bardzo, bardzo ważne elementy. To wszystko, co jest nadnaturalne. Czyli Bóg tak naprawdę przestał być Bogiem, no bo jest nienaukowy. Nie da się go naukowo dowieść i jakoś zinterpretować. Więc zostawiono tylko pewne zasady, które tak naprawdę mają wpływ na jakiś rodzaj etyki, czyli to, żebyśmy byli dobrzy dla siebie, żebyśmy troszczyli się o innych, żebyśmy szanowali innych. I tak naprawdę to postępowe chrześcijaństwo dzisiaj właśnie tak wygląda, że ono się skupia głównie na tym, żeby być dobrym człowiekiem, okazywać właściwe postawy takie międzyludzkie. Ale na dobrą sprawę sporo niewierzących ludzi też według tej zasady żyje. I oni w ogóle nie muszą być chrześcijanami, żeby to stosować. Więc nastąpiło takie poplątanie z pomieszaniem i w zasadzie to liberalne chrześcijaństwo współczesne stało się czymś takim, co nie wiadomo czemu miałoby służyć na dobrą sprawę, bo zupełnie dobrze świat sobie radzi z tymi samymi zasadami bez chrześcijańskiej otoczki. Znaczy dobrze na zasadzie, że jakoś to tam działa. Nie mówię, że to rzeczywiście zmienia świat, ale w zasadzie chrześcijaństwo jakby do tego już nie jest potrzebne. I stąd mamy takie paradoksalne sytuacje, jak ta, o której czytałem jakiś czas temu, kiedy w norweskiej parafii luterańskiej pastor w pewnym momencie powiedział, że on doszedł do wniosku, że nie wierzy w Boga. A parafianie powiedzieli mu, a nam to w ogóle nie przeszkadza, bo my cię lubimy, jesteś fajnym gościem i rób dalej to, co robisz. Więc to takie się zrobiło dosyć dziwaczne. I teraz... W związku z tym, że pojawiła się teologia liberalna, to siłą rzeczy pojawiła się reakcja na teologię liberalną w XIX wieku, w kręgach protestanckich, tych właśnie, którym nie podobało się to wszystko. I oni chcieli jakby znowu wznowić takie żywe, prawdziwe chrześcijaństwo, które pilnuje tych wszystkich rzeczy, które odrzucała teologia liberalna. Czyli jeśli liberalni teologowie nie potwierdzali wiary w dziewicze poczęcie Chrystusa, w zastępczą ofiarę, widzialne, powtórne przyjście Chrystusa, te wszystkie cuda i tak dalej,
to fundamentalne chrześcijaństwo, czy to konserwatywne chrześcijaństwo, które się wtedy zrodziło, protestanckie, właśnie na tym się zaczęło skupiać. I tutaj problem polegał tylko na tym, że w związku z tym, że liberalne chrześcijaństwo poszło w stronę takiego uczuciowego analizowania wszystkiego, że tutaj ważniejsze było przeżycie. Oni skupiali się na przeżyciu, tym, co człowiek przeżył, i to było dla niego miernikiem tego, co jest właściwe. To fundamentaliści z kolei, czyli ci konserwatyści chrześcijańscy, odcięli się zupełnie od tego. Na zasadzie reakcji. Jeśli wy jesteście tacy, to my będziemy przeciwni. Więc to fundamentalne chrześcijaństwo protestanckie stało się takie bezuczuciowe, takie podkreślające tylko te wszystkie prawdy doktrynalne. Czy to trochę fundamentalizm w odpowiedzi na liberalną teologię wrócił do protestanckiej scholastyki, w odpowiedzi na którą zjawił się pietyzm. Więc mamy takie koło zatoczyli ci fundamentaliści. Chcieli dobrze i pewne rzeczy rzeczywiście postawili na nogi, ale jednocześnie w innych dziedzinach dokonali wylania dziecka z kąpielą, bo właśnie przez to, że tak mocno podkreślali kwestię właśnie odróżniania się od liberalnych tych chrześcijan, to odrzucili to wszystko, co dotyczyło przeżyć, emocji, uczuć, i te kościoły fundamentalne stały się takimi kościołami bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, no w pewnym sensie takimi zimnymi, takimi wyrozumowanymi, gdzie za bardzo nie było życia, energii. Bo energii się z samego myślenia nie da wytworzyć. Przynajmniej taka jest moja obserwacja. I w końcu okazało się, że na to fundamentalne chrześcijaństwo też trzeba zrobić jakąś odpowiedź, bo ono zaczęło gdzieś plątać, wchodzić w jakieś zupełnie niepotrzebne sprawy. I dlatego pojawił się taki ruch, który nazywano neoewangelikalizmem w Stanach Zjednoczonych. To już po II wojnie światowej się pojawia. I jak pisze Charles Gresham, ewangelikalizm po raz pierwszy pojawił się w Ameryce jako reakcja zarówno wobec teologii liberalnej, jak i własnego fundamentalistycznego pochodzenia. Jeszcze pod koniec lat 40. XX wieku w Ameryce nie dokonywano rozróżnienia pomiędzy ewangelikalizmem a fundamentalizmem. I właśnie ten fundamentalizm w pewnym momencie trochę się zamknął w swoim własnym pudełku, głównie skupiając się na tym, że identyfikował wrogów. Ty jesteś liberalny, ty jesteś zwiedziony, ty jesteś taki, ty jesteś owaki, z tobą nie chcę mieć nic wspólnego. I ci fundamentaliści zaczęli dobrze, bo zaczęli od tego, żeby chrześcijaństwu przywrócić wiarę w te prawdziwe doktryny, ale później poszli w stronę takich dziwacznych podziałów na tych, którzy wierzą prawdziwie, i na tych, którzy są już zboczyli z drogi prawdy, i z tymi nie chcemy mieć nic wspólnego. I znowu trzeba było jakby na to reagować i pojawił się ten ruch neoewangelikalny, a później pozbawiony już tego przedrostka neo, czyli mówiono po prostu o ewangelikalizmie, któremu popularności nadał Billy Graham, słynny ewangelista baptystyczny w latach 60., 70., który jakby pokazywał konieczność pójścia znowu gdzieś, nie w te skrajności, tylko gdzieś tą drogą, która zawiera w sobie, czy próbuje przynajmniej zawierać w sobie te obydwa elementy. I jakby do dzisiaj ten ruch ewangelikalny jest taką próbą poradzenia sobie z tymi dwoma zagrożeniami, które występują we współczesnym świecie. Bo mamy do czynienia zarówno z liberalizmem, jak i fundamentalizmem dzisiaj. Ja nie chcę też jakoś tak bardzo ostro powiedzieć, że ci są źli i ci są źli. A nie chcę też powiedzieć, że i to jest dobre, i to jest dobre.
Więc jestem w trochę trudnej sytuacji. Bliżej mi jest do fundamentalizmu zdecydowanie niż do liberalizmu, z całą pewnością. Natomiast dostrzegam pewne słabości po stronie fundamentalizmu. Jakichś ważnych elementów po stronie liberalizmu trudno mi dostrzec. No może poza tym, że on jest wrażliwy na kwestie społeczne, ale też o tym, co jeszcze powiemy przy okazji tego wykładu już o Królestwie Bożym, że gdzieś tam z tego zrobił rzecz fundamentalną, czyli tak zasadniczą dla siebie, a nie taką powinna ona być. Więc ten ewangelikalizm jest taką próbą znalezienia równowagi pomiędzy tymi dwiema skrajnościami w tych tendencjach współczesnego Kościoła. Natomiast drugim źródłem jakby współczesnego antyintelektualizmu, czyli tego zerwania z tym chrześcijaństwem takim rozumowym, chrześcijaństwem analizującym i tak dalej, był północnoamerykański pentakostalizm, który zrodził się na początku XX wieku. I on rzeczywiście wywodząc się z XIX-wiecznego tak zwanego ruchu uświęceniowego, powstał na fali takiej nostalgii za pierwotnym chrześcijaństwem, tym właśnie nowotestamentowym jeszcze, i w opozycji do teologii liberalnej. A jednocześnie w pewnej opozycji też do fundamentalizmu, bo to było chrześcijaństwo bardzo emocjonalne. To pentakostalne, zielonoświątkowe chrześcijaństwo było bardzo emocjonalne, więc oni z fundamentalistami też mieli nie po drodze. I tutaj w tym ujęciu chrześcijaństwa takiego typu właśnie zielonoświątkowego, tego z początków XX wieku, ono jest bardzo radykalnie nastawione do świata, na zasadzie pewnego odcięcia się od świata. Że świat jest z gruntu zły i grzeszny i chrześcijanin powinien zerwać wszelkie związki z tym światem, ograniczyć nawet kontakty towarzyskie i tak dalej. Wtedy to bardzo rygorystycznie do tego podchodzono. I później ten pentakostalizm, co ciekawe, przez 100 lat przeżył pewną ewolucję i dzisiaj można zauważyć w łonie pentakostalizmu takie tendencje idące w stronę gdzieś tam właśnie tych postępowych kościołów liberalnych. Dziwne zjawisko, ale takie coś można zauważyć rzeczywiście. I teraz jakby przechodząc trochę już do współczesnych czasów, bo historia historią, ale ważne, żebyśmy zauważyli coś, co w naszych czasach jest dla nas istotne i takie, na czym powinniśmy się uczyć, obserwując rzeczywistość wokół nas. Więc co jest dzisiaj takim odpowiednikiem tego antyintelektualizmu, czyli pewnej nieufności wobec takiego rozumowego podejścia do rzeczywistości i tak dalej. Więc tutaj powiedzielibyśmy, że współcześnie to wygląda trochę inaczej, to trochę idzie w inną stronę, bo o ile ten wczesny pentakostalizm i pewne nurty fundamentalne wytworzyły taką postawę, w której na przykład podejrzane było kształcenie się. Dzisiaj wydaje nam się to absurdalne, ale jeszcze kilka pokoleń wstecz to w zborach takich jak baptystyczne czy tych innych kościołów ewangelikalnych nie było wcale dobrze widziane, że ktoś szedł na studia. Bo to znaczyło, że on idzie do świata. On powinien zostać w kościele, trzymać się i ta nauka, wykształcenie mu nie jest do niczego potrzebne i do rozumienia Biblii, więc lepiej, żeby on tam nie szedł, bo pójdzie do świata i świat go przemieli i świat go zmieni. Więc wtedy taka tendencja była widoczna. Później to się zmieniło, oczywiście dzisiaj już byśmy popatrzyli z uśmiechem, gdyby ktoś w ten sposób zareagował, ale wtedy to było wyraźne. I dzisiaj już takich tendencji nie ma, ale co jest jakby odpowiednikiem, czyli co jest jakby nową wersją tego antyintelektualizmu z dawnych czasów? Powiedziałbym, że to jest bardziej emocjonalizm, czyli takie chrześcijaństwo bardzo mocno spłycone. Takie chrześcijaństwo, które z jednej strony mówi właśnie znowu, musimy się dopasować do współczesnej kultury, czyli podkreśla to, na co zwracała uwagę ta teologia liberalna,
Chociaż ono pewnych, jakby to nie jest nowy typ teologii liberalnej. To współczesne chrześcijaństwo, takie nowe kościoły, które dzisiaj powstają, takie kościoły często młodzieżowe, bo takich kościołów sporo powstaje i na świecie, na Zachodzie i w Polsce również, które się składają z młodych ludzi 20-30-letnich i oni generalnie jakby w ogóle na teologię niewiele zwracają uwagę. Na tej zasadzie właśnie takiego odcięcia się od tego rozumowego podejścia, takiego analizowania i tak dalej. Więc tu bardziej chodzi o takie chrześcijaństwo mocno uproszczone. Takie chrześcijaństwo emocjonalne, ale właśnie bardziej uproszczone. I tutaj bardziej chodzi o to, żeby się dobrze czuć w Kościele, niż tam gdzieś dociekać jakichś praw duchowych, jakichś praw biblijnych, jakoś to głęboko analizować. Chodzi głównie o to, żeby człowiek przyszedł do Kościoła, dobrze się w nim czuł, żeby to nabożeństwo sprawiło, że on się będzie dobrze czuł, więc trzeba mu dać takie treści, które sprawią, że on się będzie dobrze czuł. I to w kółko wraca to samo hasło, żeby się dobrze czuł. Więc Kościół spełnia taką rolę terapeutyczną, a nie taką rolę, która ma człowieka postawić do pionu, jeśli jest grzesznikiem, zwrócić mu uwagę na to, że ma się odwrócić od swojego życia i zaufać Chrystusowi. Raczej chodzi o to, żeby powiedzieć mu, że on się ma czuć dobrze i ma coś tam przeżyć podczas tego nabożeństwa, ma być fajnie, ma być dobra atmosfera, ma być to też wizualnie, plastycznie ładne, czyli dobre światła, dobra muzyka, dobre nagłośnienie, dobrze mówiący ten kaznodzieja. W zasadzie też trudno go kaznodzieją nazywać, bo on rzadko się do Biblii odwołuje. Bardziej mówi rzeczy, które właśnie mają... To taki bardziej mówca motywacyjny, współczesny mówca motywacyjny, który bardziej ma człowieka umotywować, podkreślić jego zalety, jego wartości, żeby on właśnie się dobrze poczuł i wracał do domu taki dowartościowany i znowu idzie rano z nowymi siłami do pracy i tam się realizuje. Więc ja to oczywiście spłycam świadomie, bo to w rzeczywistości aż tak może nie wyglądać, ale zwracam uwagę na pewne zasadnicze elementy tego zjawiska. Więc co jest w tym wszystkim kluczowe, żebyśmy już podchodzili do finału, żeby już tego tak nie ciągnąć bardzo mocno. Więcej powiedziałem o złych rzeczach niż o dobrych. Dobre jest w Kościele na pewno to, że on ma w sobie cały czas tą siłę takiego odnawiania się. I co jest właśnie ważne, na co chcę zwrócić uwagę, co chcę podkreślić. Jest takie hasło, które przypisywane jest reformacji, chociaż ono nigdy w reformacji nie zostało sformułowane, ale dobrze obrazuje tą myśl przewodnią reformacji, jedną z tych myśli przewodniej reformacji. Po łacinie to brzmi Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, czyli mówi to hasło, Kościół reformowany jest Kościołem stale reformującym się w oparciu o Słowo Boże. Więc to jest ta bardzo ważna zasada Kościoła biblijnego, nowotestamentowego, że Kościół musi stale się reformować, stale się poddawać reformacji, nie na zasadzie, że mieliśmy reformację w XVI wieku, więc my już jesteśmy zreformowani. Bo w XVI wieku nasz Kościół przeszedł przez reformację, więc już jest wszystko z nami okej. No nie, to było może okej w XVI wieku z wami, ale w XXI z pewnością nie, bo musicie się poddać reformacji współczesnej. Nie na zasadzie, że zrobimy nową reformację, tylko na zasadzie sprawdźmy, jak wygląda to w co wierzycie, jak żyjecie i tak dalej dzisiaj. Nie jak wygląda to w odniesieniu do waszych przodków sprzed 500 lat, tylko jak wygląda to dla was dzisiaj. Więc Kościół ciągle musi poszukiwać tego światła Bożego dla siebie i ciągle mieć tą autorefleksję, zastanawiać się nad tym, w którym miejscu jesteśmy. Kościół, a co za tym idzie każdy człowiek, który w tym Kościele jest. Kim jesteśmy, gdzie jesteśmy w swoim życiu? I tak naprawdę też w tym kontekście, o którym tutaj mówię, tej równowagi pomiędzy rozumem a emocjami, bo one wbrew pozorom dużo znaczą w naszym życiu. Czyli to zachowanie równowagi pomiędzy jednym a drugim dużo znaczy.
I rzeczywiście ciekawe jest to, że jakbyśmy się zastanowili, co jest takim w ogóle wyróżnikiem, takim dobrym testem dla nas, żeby się określić, w którym miejscu jesteśmy. Powiedziałbym, że zaryzykowałbym takie twierdzenie, pokaż mi, jak się modlisz, a powiem ci, gdzie jesteś na drodze tego procesu, w którym miejscu jesteś w swoim życiu. Pokaż mi, jak się modlisz, a ja ci powiem, w którym miejscu jesteś. Co mam na myśli? To taka jest moja obserwacja, oczywiście subiektywne zdanie, ale rzeczywiście coś takiego jest, że nasza modlitwa odzwierciedla dobrze stan naszego życia przed Bogiem i to, kim jesteśmy w ogóle. Jeśli to jest taka modlitwa nie będę teraz tego szufladkował, bo to zaraz będzie nam się jakoś tam kojarzyło. Jeśli to jest taka modlitwa, w której odwołujemy się do pewnych zasad usłyszanych w Kościele, wymieniamy w tej modlitwie pewne zasady wiary, na zasadzie dziękuję Ci, Panie Jezu, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Tak powtarzamy jakby prawdy takie z wyznania wiary. To jest jakaś tam postawa jednego rodzaju. Zupełnie inną postawą jest taka, w której odwołujemy się do tego, jak się czujemy, jak tam przeżywamy i tak dalej. I skupiamy się głównie na swoich emocjach i swoich uczuciach i tym, jak się czujemy, jak chcielibyśmy się czuć. A prawdziwa, żywa modlitwa zawiera oba te elementy. To znaczy odwołujemy się do tego, co Bóg zrobił i wyrażamy to w sposób emocjonalny. Nie taki bez żadnego zaangażowania naszych uczuć, ale angażujemy w to właśnie nasze emocje, bo to jest coś, co jest dla nas ważne. Albo nie jest ważne i wtedy nie angażujemy, ale jeśli nie angażujemy, to pokazuje nam, że to nie jest dla nas ważne. I koło się zamyka. Dlatego tak mocno chcę podkreślić to, żebyśmy zwracali uwagę na to, jak się modlimy. Bo modlitwa akurat, wydaje się, dosyć daleko odbiegliśmy od tematu, ale to jest bardzo ważne dla całego tego przesłania, tego, jaką rolę ten intelekt czy nasze podejście ma zajmować. Więc ważne jest to, żebyśmy tak trochę badali siebie. W którym miejscu jesteśmy przed Bogiem? Jeśli nasze modlitwy stały się takie bardzo formalne i w zasadzie one się niczym nie różnią, codziennie powtarzamy to samo, jest to bardzo poprawne oczywiście, bo powtarzamy to, co jest poprawne, ale jeśli ta modlitwa w zasadzie się niczym nie różni od siebie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i tak dalej, to oznacza, że gdzieś tam nasz związek z Bogiem się stał taki bardzo formalny, taki służbowy wręcz. A tutaj potrzebujemy życia w tym wszystkim, potrzebujemy jakiejś emocji, w tym dobrym znaczeniu emocji, czyli tego, co przeżywamy z Bogiem, ale ta emocja musi być oparta o pewne prawidła Bożego Słowa. I to jest to połączenie tych dwóch rzeczy, które są niezwykle ważne w Kościele. Żebyśmy nie byli antyemocjonalni, nie byli antyintelektualni, ale byli tymi, którzy, dla których ważne jest i jedno, i drugie. W dobrym takim połączeniu, które zapewni nam zdrowa relacja z Bogiem, zdrowy związek z Bogiem, ułoży nam te wszystkie zasady we właściwy sposób. Bo jeśli będziemy je budować tylko w oparciu o jakiś tam swój zdrowy rozsądek i swoje wyobrażenia, no to zawsze będzie to jakieś wykoślawione, jakieś tam wykrzywione w taki czy w drugi sposób. Więc dobrze jest do tego podejść. Więc ja jestem zwolennikiem równowagi. Równowaga nie oznacza jakiegoś kompromisu polegającego na tym, że wszystko wrzucamy do jednego worka i wszystko jest dobre. Równowaga polega na tym, że odcinamy to, co jest skrajne i bierzemy z obu stron to, co jest dobre, a nie, że z obu stron bierzemy w ogóle, tylko bierzemy to, co jest dobre. Więc to tak w dużym skrócie, żeby o tym trochę powiedzieć. Myślę, że dobry czas, żeby zrobić przerwę i później przejdziemy już do zupełnie innego tematu.